Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj właśnie zakończyliśmy rok szkolny, ale no, ty jesteś ubrana elegancko, gorzej ze mną. Nie no, bez przesady, ale ja wam powiem, że ja lubię białe ostatnio koszule. Ja lubię jasną górę i ciemny dół, dlatego że no tak się lepiej czuję. Dobra, biorę do domu te bluzy, które już jeżdżą z nami. A ja bym zostawił lepiej, mogą się kiedyś przydać. Ale one są już troszkę przykurzone, przepocone, także czekamy teraz na naszą. Ale wiecie, ona po prostu, spotkaliśmy się, Michasia dała tutaj swoje rzeczy, o jakąś książkę. Szkoła dyrektora Dreamera. O, Justyna Balcewicz. A, nagroda. No, I tutaj jest coś. Wiesz, że jeszcze świadectwo nie widziałam od niej. Ja widziałem na Librusie tylko. Jest paseczek? Czy nie ma paseczka? No. Mogę? A jest paseczek. Idzie czy nie idzie? Nie, ona zaraz przyjdzie, ale wiecie, bo jeszcze z koleżankami, nie? Na lody jeszcze i my tak czekamy. Znaczy my czekamy, to już minęło czekaj, godzinka, dwie godziny dobra. Ponad. Nie, około dwóch godzin, ja. Także. No ale wiecie jak to jest, dziewczyny muszą się pożegnać przed wakacjami. Ale w sumie no mogą się też spotkać, tylko my tak w sumie te wakacje to jesteśmy tak w rozjazdach, nie? W przyszłym tygodniu znowu jedziemy, w poniedziałek nas nie ma, a to fryzjer Michasia, a to wyjeżdżamy znowu, potem sobie kilka dni jesteśmy, znowu jedziemy, także no to jest potem ciężko się tak strzelić, że tak powiem. Także. A pamiętasz Marek nasze zakończenia roku? Ale nasze w sensie uczniowskie? Nasze nauczycielskie, czy... a, nie? Pamiętam, piękny dzień. Piękny dzień, ale to tak nie do końca, bo jeszcze i tak byśmy byli na zasadzie takiej, konferencje podsumowujące, a to trzeba, a jakie ja miałam kiedyś przeboje, no bo wiecie, świadectwa już zdane i teraz okazuje się, że po prostu nie wiem, coś mi się eknęło, bo to jeszcze wtedy było jakoś tak, nie? No były takie sytuacje, że może sobie pokażę, bo tak gadam z... I słuchajcie, zaczynają przychodzić uczniowie z powrotem. Proszę pani, ja tu mam złe zachowanie wpisane. Proszę pani, ja tu mam coś tam. Nie. A wiecie, jak to się wtedy człowiek gotuje? Razy cztery. A ja już po prostu, a ja już purpura, cała spocona. Tu już happy, że już wychodzę ze szkoły, już przygotowana. A oni zaczynają się schodzić. I gdzieś po prostu mi się tam poprzesuwało. A raz było, że przed wyjazdem, pamiętasz, to było? Poprzesuwało. Na szczęście były jeszcze te gilosze, czyli te takie, wiecie, do wydruku świadectw. I, ale no po prostu to był stres ten. I zawsze się tego bałam, nie? Że gdzieś tam się pomylę, gdzieś ten dostateczny, dobry, bardzo dobry, a tu wzorowy, a tu poprawny, a tu takie. No bo kiedyś to ręcznie wpisywało, teraz to się z Librusa importuje. Teraz się importuje z Librusa, jest łatwiej, nie? Ale po prostu, no to miałam też takie, i dla mnie to zawsze taki stres, wiecie? Ale no. Miłe wspomnienie, ale dobrze, że już nie ma. Dobra, czekamy na dziecko. Idziemy dalej. Witam się z wami w kuchni. Fryzura taka, wiecie, coś tam zwinęłam sobie na górze, żeby mi było wygodniej, bo jestem teraz w wirze. Robię sobie terinę na jutrzejsze urodzinki. Także to jest taki prosty przepis i bardzo ją lubię, tą terinę, że stwierdziłam, że ją zrobię, pomimo tego, że jest dosyć ciepło i tak dalej. Duszno, strasznie, także no. Powiem wam, że postanowiłam ją zrobić, a że to jest też coś, co może być w lodówce, z lodówki na płytę zimną, także spokojnie. Dzisiaj jeszcze będę robiła sobie marynatę do białej kiełbasy. Także tylko tyle właściwie i praktycznie mam wszystko gotowe. Postawiłam na takie, powiem wam, szybką kuchnię, taką oczywiście, no coś trzeba wcześniej przygotować, coś zrobić przy gościach, ale nie jest to coś takiego, żeby zabierało mi to bardzo dużo czasu. Dużo już odchodzi mi, jeżeli chodzi o pieczenie, o ciasta. Chociaż, ale to z przepisu zostało, ciasto bananowe, ten chlebek bananowy, mam go w lodówce, włożyłam do lodówki, owinęłam folię jedną, drugą, żeby on taki był wilgotny i też poczęstuję gości jutro, zobaczymy jak im zasmakuje, także no mam nadzieję, że będzie dobre, dobra, ja wyglądam dziwnie, ale nieważne, pokażę wam jak to w kuchni działa, szczypiorek pokrojony,
Rzodkiewka już posiekana. Tutaj serek biały, taki twarogowy. No i żelatyna, która właśnie się studzi i za chwilkę będę już ją mogła, o już mogę nawet powoli śmiało wlewać. Jeszcze tutaj kilka owocowych miseczek. No, czekajcie, no to jest, co to jest, co to jest? No to są czereśnie. I właśnie te odmiany czereśni lubię, one nie są tymi, o tak sobie wezmę. To nie są te ciemne takie czereśnie, tylko te takie jasne. Nie wiem dokładnie, jaka jest odmiana tego. Poziomka, bardzo pyszna, no naprawdę rzadko jemy, a dzisiaj mieliśmy okazję też kupić taki mały pojemniczek, no coś fantastycznego. I malina. A jeżeli w ogóle chodzi o owoce, ostatnio byłam u moich rodziców i no kawka tego i do kawki, różne tam dobroci na stole i tata przynosi owoce. Kolorem przypominają borówkę amerykańską. Ale są takie jakieś wydłużone, jakieś takie dziwne. Takie nietypowe. No i tata mówi, to jest właśnie jagoda kamczacka. No, kupiłam gdzieś tam u siebie na targu, na takim targowisku. No wiecie, jak to tam handlują i warzywami, owocami różne tam są stragany. No i podobno, że ta jagoda kamczacka jest uprawiana u nas w Polsce. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Nie wiem, czy spotkaliście się już z taką jagodą. Ona ma kolor borówki i konsystencję tak w środku też takiej borówki amerykańskiej, ale jest troszeczkę taka podłużna. Może jak nie zapomnę, to wam tu wrzucę, a jak nie, to na pewno znajdziecie. A być może ktoś już z was to jadł, widział, zna. Także dajcie mi też, bo po prostu pierwszy raz się z tym spotkałam i było to dla mnie duże zdziwienie, że coś takiego, taki owoc można kupić. Także ja wracam do kuchni, Marek poszedł jeszcze do sklepu. Króliki mają się dobrze, jutro będą się miały trochę gorzej, bo będziemy zmieniać im, że tak powiem, adres zameldowania, ale to na tylko ten jeden dzień, także żeby goście sobie tu wygodnie usiedli. No i tyle. Krótka odsłona. My już pożegnaliśmy rok szkolny, to już wiecie. Bardzo, no dla nas to nie było nic takiego, bo myśmy nie uczestniczyli w tym zakończeniu roku, nie? Ale świadectwo odebrane, bardzo fajne świadectwo, jesteśmy bardzo dumni. Także gratulujemy jeszcze raz Michasi, cały rok pracy, nauki, no siódma klasa już przyniesie dodatkowe jeszcze wyzwania, bo to będzie kilka przedmiotów dodatkowych, także no, ale teraz są wakacje, nie mówimy o szkole. A jeszcze a propos tego, co w tamtym vlogu się pojawiło, to hasło menopauzy. Też mi piszecie o waszych takich, no właśnie, symptomach, oznakach, objawach, że być może to może też być coś z tym związanego. Ja przy mojej najbliższej wizycie u ginekologa na pewno o to podpytam, bo wiecie, jak to jest z wujkiem Googlem. Google, doktor Google. To jest, no, gdzieś tam wyczytane, no na pewno dużo jest też takich informacji, powiedzmy sobie, zweryfikowanych, prawdziwych, dobrych, mądrych, ale no wiadomo, że gdzieś to potwierdzenie różnych takich wyczytanych w sieci informacji musi mieć źródło u, no dla mnie profesjonalisty, nie, lekarza. A mój lekarz ginekolog jest lekarzem, do którego chodzę od lat. Jeszcze przed ciążą z Michasią, także mam takie zaufanie i no, także podpytam o to, bo wiecie, znowu siedzę i się pocę, klima działa, a mnie jest cały czas duszno. Dobra, no to jedziemy z tym koksem w tle. O, stadion w Chorzowie, bo wiecie, są Igrzyska Olimpijskie, czy jak to się tam nazywa. I część konkurencji, no teraz to widzę,
Część konkurencji właśnie odbywa się na naszym chorzowskim stadionie. Mamy piękny stadion i to jest właśnie taki stadion lekkoatletyczny i super, że on jest wykorzystywany do tego typu imprez, bo to, co ostatnio słyszę, to najwięcej jest tam różnego rodzaju koncertów, a teraz widzę jakieś zawody sportowe, właśnie takie igrzyska i dziwi mnie to, bo to są niby igrzyska małopolskie, Małopolska, coś tam, ale dobra. Także, no, tak jest dziwko. Wracam do Teriny. Właśnie trwa przemeblowanie, Marek. Tak, króliczki mają już mają gotową klatkę, teraz tam zmienił miejsce, a ja wam pokażę, gdzie ulokował się, to znaczy George to jest tam, nie? A zobaczcie, co tu. Nie wiem, czy mi się to uda nagrać, nie? Bo Rupert jak to Rupert. Czekajcie. Dobra, jest. Widzimy go. Cześć, Rupcio. No jest, Rupcio. Ale ma balansiczka. No i jak ci się tu podoba? Tylko jego tak delikatnie widać. O, jest. Schował się tu, ale nie wiem, czy się schował w sumie. Czy fajnie ci tam jest? Rupcio. Takie dwa wiezy. Cześć. No. Dobra, ale później będziemy musieli się przeprowadzić, nie? Ja myślę, że zostawimy im ten tunel, co? Co zostawimy? Ten tunel? Można dodać z tyłu za klatką. O właśnie, i tam będą się izolować od reszty otoczenia. Przejdźmy do bazy. No, tu jest baza, nie? Dobra. Także Rupcio schował się w tunelu. Tak to wygląda. Oj, przepraszam. Gdzieś tu, a tam za kwiatkiem George. Dobra, porządkujemy dalej. George bardzo nie... O, niespokojny. Klatka już jest na miejscu, zobaczcie, jak to wygląda. No on będzie teraz chodził i próbował, nie? Próbował zrobić na złość. Tak. Ja się obawiam o te żaluzje najbardziej. Trzeba go będzie przypilnować. Mm-hmm. Powiem wam, że ja się nie dziwię. Ja też bym nie była zadowolona z nagłego, niezapowiedzianego, wiecie... z niezapowiedzianej przeprowadzki. Może tak? Także, a George ma taki charakter i ma to do siebie, że po prostu jak jest nerwowy, to potem robi na złość coś. I na przykład coś tam sobie podszkubie. Także stół już jest tutaj, a ja wykorzystując jeszcze chwilę właśnie na takie przemeblowanie, wyczyszczę sobie skórę. Bardzo świetna rzecz. Ja to robię na szmatce bawełnianej i przeczyszczam sobie tę skórę. Do tego jeszcze troszeczkę zajadę ręką pod tą sofą, bo tam jeszcze jakieś są resztki. O, proszę, sianka, jakiś bobek może się znaleźć. I to z każdej strony tak sobie przejadę, także wykorzystuję tę sytuację. Powiem wam, że ta sofa skórzana z nami już jest lata. I tak jak to była inwestycja, dosyć droga, bo rzeczywiście skóra nie była tania, tak naprawdę uważam, że ta inwestycja się zwraca. I ona jeszcze z nami będzie. Ona jest z nami już tyle lat. No owszem, ona, ja... już zaraz Mareczku, ona ma tutaj drobne uszkodzenia, no na przykład to. Ona żyje. I no, to, tego już się nie da naprawić, nie będziemy tego zszywać, bo to się jeszcze gorzej zakończy, ale naprawdę jest super. Ta część w ogóle się otwiera, więc tu mamy krzesła, które za chwilę wyciągniemy. Ja ją sobie przeczyszczę wtedy i no naprawdę, ja nie mogę się do niej przyczepić i chyba... Na razie nie jestem w ogóle skłonna, żeby kupić coś innego. Marek, co na to? O, widzisz go tam? Jeju, George! Jejku, chyba już coś... Ale George! No popatrzcie tego małego szkodnika. Nie, to jest złośliwiec mały. Musisz przetrwać. Dzisiaj jest taki inny dzień. Ale już razy, słuchajcie, jak goście byli, to George, czy Wigilia, czy coś, oni tu mają klatkę, nie? No dobra, ale on się odzwyczaił. Patrz, teraz znowu tam próbuje. Ale już tam nie wyjdzie, bo jest zasłonięte. Dobra, ja zabieram się za sofę. A co do tego narożnika, to ja wam powiem, że my do końca nawet nie wiemy, ile on ma lat. Bo był kupiony, jakoś umkło, kiedy to było... Znaczy, wiesz co, no Michasia może miała z 5 lat. Nie, myślę, że była tak? Młodsza. No także i w ogóle powiem wam, że przywieźliśmy ją ze starego mieszkania. Tam ona była bardzo duża, ta sofa, ten narożnik, ta rogówka. A tutaj jest troszeczkę większa przestrzeń i ona pasuje naprawdę
Spoko. Idealnie. Idealnie. Tam pies przecież, nie? O tamtej, tym. Tak, i rzeczywiście było mało miejsca, także fajnie. Ja tylko czekam na te zasłony. No ale cisza na razie jest. Cisza, cisza. Nie wiem, może się doczekamy jeszcze w te wakacje. Dobra, czas goni, bierzemy się do roboty. A, ja czekam na to, na prezentację tortu. Także Marek już idzie. Marek z Michasią poszli po tort. Ja zrobiłam miejsce w lodówce na torcik. Poniżej już przyszło sushi. Także czekamy na torcik. A ja w międzyczasie pokażę wam prezent. Jeden z prezentów, który dostałam. Ale powiem wam, że tak im zasugerowałam, że chciałabym to dostać. A muszę użyć tego prezentu. Przygotować na stół. Bo to jest po prostu... Nie mam tego. Pieprzniczka i solniczka, tak żeby postawić na stół, żeby było ładnie dla gości. Jakby ktoś chciał sobie doprawić, dosolić, dopieprzyć. Zobaczcie, już wam pokazuję. O. Czekajcie, i teraz one są tak słodkie, maleńkie, ale zaraz, czekajcie, to jest chyba pepper. Aha, czyli to jest pieprzniczka, a solniczka wygląda tak. No i stoją sobie tacy dwaj przyjaciele, może przyjaciel i przyjaciółka, nie wiem, czyli sól i pieprz, za chwilę sobie to umyję, wsypię tutaj i będę miała na stół, bo powiem wam, takie duże, jak mam młynki, te takie, wiecie, do kręcenia, no to mi tak jakoś nie pasuje i tak dalej, to jest takie wielkie, często to jest, wiecie, gdzieś tu pochowane, mało dostępne i po prostu często jest tak, że nawet miejsca na stole na to nie ma i to tak wygląda śmiesznie. No a stwierdziłam, zobaczyłam na stronie, że takie fajne cudeńka są, no i poprosiłam, taki prezent, już to zrobię i czekam na torcik, ale no słodziaki. Torcik jest, ciasteczka są, Marzenka przygotowana, ale mina coś nie tęga. Dobra, to ja proponuję tego arbuza może dać na bok, bo jak jeszcze on do tego wszystkiego się przetoczy... Nie, no bez przesady. On jest stabilny. Dobra, może. Widzieliście już torcik, na jasne. Kurczę, rozerwałam oczywiście. Nie. O, jaki ładny! O, przepiękny, ale ładne owoce. Ale nie jest taki, jaki chciałaś. Nie ma tam bazy. Nie ma nic, co chciałaś. Czemu? No właśnie tego do końca... oficjalna wersja jest taka, że pani lodówki nie chłodziły wczoraj i się ten tort twój nie chciał stężeć, tylko nie wiem, jak się ten stężał. No. A nieoficjalna jest taka, że jakiemuś klientowi, co robiła pani tort, spadł ten tort. I teraz nie wiemy, czy to nie ten twój spadł. I to są zupełnie tak, nie ma bezy w środku. Była jakaś porzeczkowa. Dobrze, no jest, nie, jest inne kremy, jest karmel, słony karmel, to w ogóle nie moja bajka. Słony karmel! Nic gorszego się nie mogło o ten. Może to robu było lepsze. No i jeszcze taki dakwas? Nie, coś takiego jeszcze. A dakwas to już. Nie, nie, jakiś inny jeszcze tam jest ten. Ojej, to szkoda. No słony karmel też nie moja bajka w torta. No zobaczymy, jak będzie smakował. Dobra. Nie, no, nie mówmy gościom. A to widzieliście już, tak? Tak, monoporcje też nie są te, co miały być. Są po prostu z laty wzięte. Bo miały być zupełnie inne smaki, coś innego, no ale widzisz, miesiąc temu zamawiane, a jest to, co jest. Czyli właściwie można zawsze iść z biegu, bez zamawiania, jak się okazuje. Albo w ogóle nie zamawiać. Nie, no bo dla mnie to jest takie, no fajnie, no dobra, już nie będę psioczyć, ale jeżeli ja zamawiam, to po prostu to są to po prostu chyba, to nie było. Chyba że pani od razu mi powie, nie tego nie zrobię, nie, ale z wyprzedzeniem no zamawiam, no ciepło po to tam miała w tym, no to jest trochę też niepoważne, jak może być dużo cieplej w środku w cukierni niż na zewnątrz, no tam było gorąco wręcz. No i to są jedyne monoporcje jakieś. Dobra, damy do lodówki, no i jakoś się to wyeksponuje, nie? Nie no, się zje, no. No oczywiście, że się zje. No. Jedyna różnica taka, że pani za tort policzyła 50 zł, nie? Dobra. No ale... Co ja wolisz? Bym mogła zapłacić swoją cenę tak, jak powinnam, ale mieć to, co chciałam, nie? Znaczy, no może akurat to będzie dobre, nie? A najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to,
że smaki tego jednego kremu to jest smak, którego my, no ani ja, ani Marzenka, my po prostu nie, ani Michasia nie trawimy. Słony karmel, nie ma nic gorszego, nie? No ja po prostu nigdy bym nie kupił lodów o smaku słonego karmela, ciasteczek. No nie wiem, powiem tylko tyle, no. Jeżeli wczoraj to się stało, bo to niby wczoraj się stało, to ja uważam, że jako, jak ktoś u mnie zamawia, to fajnie by było zadzwonić, co robimy, że nie umiem tego zrobić, bo coś tam siadło, coś się zepsuło. No i wiecie, i po prostu ustalmy, jak, długi, tak, ustalmy jakie smaki, nie? Bo to, że już bezy nie ma, no dobra, chociaż, słuchajcie, z drugiej strony, skoro w cukierni się nie umie zrobić bezy w ciągu paru godzin, no to też słabe, nie? No bo co to bezy zrobić? Po prostu ubijecie białka, cukier i wysuszycie. Boże, i taka fajna, jak mi wyszły te bezy takie. Dobra. Trzeba ustalić smak tego, nie? No a pani mi się mówi, no to co, bierze pan czy pan nie bierze? No, no jasne, nie wezmę, kupię w Biedrze pączki, no i będziemy obchodzić. No słabe. Dobrze, że tej pani nigdy nie oznaczałem nigdzie, bo w sumie by mi teraz zrobił antyreklamę, a tak nikt nie wie do końca, gdzie ona jest. No nie chcę dalej ten biznes prowadzić, ale dla mnie to jest słabe, nie? Słabe bardzo i ja już tam no chyba tak, nie zagoszczę. Ja uważam, że dbając o biznes powinno się tak zachować, nie? Ustalić, jeżeli... no bo może się zdarzyć coś, no. No oczywiście, to jest samo życie, nie? Ale tym bardziej mam telefon do klienta, chyba że to się stało godzinę temu, no, ale skąd pani wytrzasnęła ten drugi tort, nie? I moim zdaniem powinno być tak, że po prostu zadzwoni, wie pan co, krótko i na temat robimy, tak i tak się stało, jaka decyzja, mogę zrobić taki, ale z innymi kremami, dobra, nie, tak, nie, coś tam, znaczy nie, żeby ustalić jakie smaki kremów, no, nie? No, ale powiem wam trochę w topa z tym tortem, także... No ja wiem, teraz będą tacy, co napiszą, że robimy gówno burzę z powodu tortu, no wiecie, dla jednej to jest gówno burza, dla innych problemem jest nie. Jeszcze mniejsze, no znaczy... każdy ma jakieś życiowe problemy, nie? Swoje własne, no. Ale słuchajcie, tu nie o to chodzi, bo tort jest tortem, dobra, zje się tam, spróbujemy po prostu, bo smakuje, nie posmakuje. Ale tu sam fakt, liczy nie? Się po prostu, jak gdyby... Też ta relacja z klientem, jakby, że tak powiem, nie? Ja wam o tym mówiłam na przykładzie szkoły języka obcego, na przykład, że doszło do takiego porozumienia, do rozmowy w ogóle, takiej, no wiecie, konsultacji, nie? A tutaj no było nic, bierze pan czy nie bierze pan? No, no może pan nie brać, nie? Aha. No, za 5:12, powiedzmy sobie, czyli tam już tuż przed gośćmi imprezą. Także tu nie o to chodzi, że tam tort. Bo tort jest ładny, piękny, ale po prostu chodzi też o takie, nie? No. Nie, no wiecie, jak to się mówi, zje się wszystko, nie? No, ale dobra. Dobra. A tu, ja wam mówiłem wczoraj, znaczy się, no tak, na story. To jest płyn do płukania jamy ustnej dla Michasi, do aparatu. Jak się używa aparat ortodontyczny, taki poleciła ortodontka. Nie wiem, czy on się różni od normalnego płynu. Wiesz co, bo ona tym, że też, ma orto jakieś. Bo ona tu chodzi też o dziąsła, wiesz, że ona troszeczkę ma zapalone dziąsło i tu też utrzymuje zdrowe zęby i dziąsła dzięki działaniu przeciwpłytkowemu i remineralizującemu, ale trudne słowo. Także z tego powodu, nie? No zobaczymy, wypróbujemy, ale Marek widzę poszedł już po prostu w ilość. Się taka butelka. No to w sumie cena jak... No trochę droższy niż, ale pół litra tu jest, niż tym. No tak. W drogerii. No na pewno, bo wiesz, jeżeli znowu coś jest i to ja widzę, że to nie jest produkowane w Polsce chyba. No jak nie, żaden nie jest chyba w Polsce produkowane. No także dystrybutor, no właśnie, a gdzieś to jest Portugal. Dobra, to chowamy to, no i cóż, przebieram się. Było warto wczoraj kupić tego arbuza, powiem wam, rewelacyjny, słodziutki, pomimo tego, że teraz widzę, że jeszcze są jasne pestki, arbuz jest naprawdę dojrzały i fantastyczny, pyszny. Marek, jest to już... Ja ją zjem spokojnie, tylko że wiesz, mówię, teraz nagram ja ci na YouTube, nie? Aha! No. Stół już przygotowany, może widzieliście wcześniej, a jak nie, to wam pokazuję. Sorry, ja teraz mi tego arbuza, no Marzena mi go dała i widzicie, no. Dobra, zjeść to zjeść gotowe, nie? Tak, jak goście przyjdą, to dopiero ale damy... Ale coś tu ciemno jest, ja nie wiem, jakoś tak mi się ciemno tu wydaje. Wiesz co, bo lampę tu montuję od roku. Światełko jest zawsze, ale też a nie. A to jest bez sensu, bo to świeci głównie tam. Nie, ale jeszcze to. Jejku, także słuchajcie, to nie, tu brakuje lampy na stołem, ewidentnie. Tak? Marek. A ja wiecie, ile już obiecuję tą lampę? Chyba z rok, jak nie więcej. No. A na dworze, powiem wam, dzisiaj jest chłodno.
bardzo przyjemnie. Zimno jak nie wiem co. Nawet dzisiaj kwiatków nie będę podlewał. Ponieważ no obawiam się, o tu muszę te lampy wyczyścić, bo są, widzicie, z podlewania takie się plamki porobiły. Bo są, jest chłodno i mi zgniją potem, a Michaśka dzisiaj w ogóle jadła malinkę, tą czerwoną. Nie wiem, czy wam pokazywałem, o tu jeszcze jedna jest. I mówi takie dobre, takie słodkie, rewelacyjne. Także jestem ciekawy, kiedy będą kolejne malinki, no dobra. Idę teraz do mieszkania i czekamy na gości. Za chwilę powinni się pojawić pierwsi goście, nie Łażenko? A jak nie, to piszemy spóźnieniem. Stół gotowy, prawie gotowy, brakuje jeszcze torciku i proszę. Ciasteczka są. Tort prezentuje się tak, już widzieliście chyba, bo z tego wszystkiego to ja już nie wiem. Tak, tort już widzieli, ale chyba tak. Później, ale nie widzieli chyba jeszcze otwartego. Zobaczymy, jak przekroimy, to wam może też nagram. A tu są te monoporcje, nie wszystkie, jeszcze dwie zostały, nie? No ale myślę, że się goście poczęstują, jakoś tam powybierają. No miały być inne, są jakie są, no. Są jakie są, ale prezentują się bardzo ładnie. Nie, no ładnie wygląda. Powiem wam, że no to jest cała jakby... Urok. Tak, to jest ten urok. I no, sama jestem ciekawa, jak smakują, także... Nie no, ja wam powiem tak, słuchajcie. Ja absolutnie nie mówiłem w żadnym momencie, że to będzie niedobre. Tylko tak jak wspominałem. Ja na przykład nie lubię tego smaku słony karmel. No po prostu go nie lubię. To jest tak, jak ktoś nie lubi śledzi, a ktoś by mu nagle zrobił sałatkę ze śledzią. Ja wiem, Marek, ale nie wiesz co, bo on się nastawia też. Ale nie. Bądźmy tacy otwarci na smaki. Nie a lubię... Ja a jak było z kolendrą, pamiętasz? Dobrze, no, ale też nie lubię. Ale ja już próbowałem wiele razy, wiesz, tego, jak się to nazywa? Słony karmel. Słony karmel. I mi to nie podchodzi. No po prostu mi to nie podchodzi. Co ja a to może poradzę? W tym torcie ci podejdzie, no Marku. Może mi podejdzie, no. Także zobaczcie, jaki piękny. Dzień dobry, niedziela, 25 czerwca. Popatrzcie, jak pięknie za mną niebo wygląda. Dzisiaj niebo błękitne, ciepło na dworze i powiem ci, Marzenko, że chyba pogoda ci zrobiła wczoraj prezent urodzinowy i dlatego miałeś taką piękną pogodę według ciebie, czyli było chłodno, nie świeciło słońce. Było bardzo przyjemnie i nie było duszno. Bardzo fajnie było. Pogoda się udała. No dla mnie była fajna pogoda, aczkolwiek nie dla wszystkich, bo było pochmurno. Ale nie, nawet tu jak goście było dużo chłodniej, ale jak znowu żeśmy tu siedzieli, to i tak się zrobiło duszno, no bo wiadomo, tyle osób, nie? Więc i tak były drzwi balkonowe otwarte, więc o to chodzi, że no gdyby było jeszcze duszniej, jeszcze goręcej, no to już by było gorzej, nie? No właśnie, było na dworze gorąco. Ale no zawsze klimę można wtedy włączyć, nie? Tylko znowu są dzieci, nie? Temu wieje, coś temu nie coś, ten za blisko, ten za... no. Ale było fajnie, no tak, było fajnie, było pięknie. Tu już popatrzcie, zrobiła się pyszna jajeczniczka. Ale zobacz, jak mi się tutaj kurczę troszeczkę jajka. Ja to jajka. Zaraz wymyję, to jest chwila, moment, Marzenko. Ja wiem, tylko wiesz, tylko ja... to jest gorące, musisz uważać. Wiem. Także pyszna jajecznica za chwilę wpadnie na śniadanko, trochę późne śniadanko, ale nic nowego. A ja wam jeszcze później pokażę, jakie ja prezenty dostałam. Troszeczkę kwiatów przybyło. No, a tak się martwię, że kwiatów już nie ma.
Nie, no ja się nie martwiłam. Ale w ogóle myśmy wszystkie stoczyki, a nie gdzie one są. Wszyscy się zachwycali hortensjami, tak, że takie ładne, piękne, także... Zmiana tematu? Nie, zmiana tematu, a teraz no właśnie, zostało mi jajka na twardo, został mi szczypiorek, już dzisiaj zrobiłam pastę jajeczną, będzie na kolację, także widzicie, no. Zero waste. Także jesteśmy po urodzinkach, było bardzo fajnie i wesoło. Było fajnie, wesoło, teraz bierzemy się za śniadanie, a ja wam jeszcze pokażę te hortensje, o których Marzenka przed chwilą wspominała. Popatrzcie, jak one cudownie wyglądają, po prostu wyglądają, jakby były sztuczne i takie, wiecie, powpychane w tą donicę. No rewelacyjnie, ten listonoszek jeszcze wlazł w ten mój haszczoland. Także tak się prezentuje nasz kwiatowy kącik. Dobra. Zabieram się za pracę. Co, montujesz? Tak, muszę zmontować, bo tego vloga, którego właśnie widzicie, to widzicie go dzięki temu, że ja teraz siadam i go montuję. Tak, Marzenka montuje vloga, a ja zabieram się za swoje działanie. A, słuchajcie, wpadł też przepis, może tak się pokaże, na pyszny bananowy chlebek. Nagotujemy. A, już jest, tak? Tak. No, to musimy myśleć nad kolejnym, bo teraz w tym tygodniu wyjeżdżamy. Trzeba albo jutro, nagrać. Albo pojutrze coś nagrać. Ale co? Może jutro. Jutro będzie lepiej. Coś wykombinuję. Coś fajnego, szybkiego. Dobrego. Nasze przepisy zawsze są dobre. Na pierwsze danie wpadło konsomę z pierożkami z indyka i grzybkami szymej, tak? Te grzybki mieliśmy już kiedyś i bardzo dobre są. Myśmy je jedli do jajecznicy, jak się nie mylę, tak, nie? Jajecznicy, ale naprawdę są dobre. Tylko ja mam wrażenie, że one są tutaj trochę lekko marynowane, ale mogę się mylić. Bardzo dobry wywar. To jest taki wywar z warzyw. Bo z opisu to wiemy. I te pierożki, Michasia ma super chłodny. Chłodnik z melonem. No ja akurat na chłodnik nie miałem ochoty dzisiaj, szczerze powiem, tylko ale na coś ciepłego, wbrew tego, że jest ciepło. Dobry? Jakoś nie próbowałem. Także bierzemy się za jedzenie smacznego, a na drugie danie co wpadnie, Marzenko? Nie no, u mnie tradycyjnie, dzisiaj nie szaleje. Zobaczycie, za chwilę wam pokażę. Śląsko rolada. I modro kapusta i... A u mnie też klasycznie, można powiedzieć. Bistek. Tak? No jakoś tak zawsze, tak przy takich okazjach okrągłych. Bo w ogóle, słuchajcie, wy nie wiecie, ale to jest obiad urodzinowy Marzenki. Żeby nie było. No, jeszcze tak. Właśnie. Jak jeszcze? No, bo on się dopiero zaczął. Czas urodzin minął, nie? Ale teraz nie, jeszcze... to trwa, Marzenko. To tak? Jeszcze trwa, no. To ile to będzie trwało? 2 tygodnie. Całe wakacje. Także smacznego, bierzemy się za jedzenie, a jak padnie drugie danie, to wam oczywiście pokażemy. Marek, masz chipsy na obiad. Chipsy ziemniaczane, zrobione z ziemniaków. Ale to nie są takie chipsy z paczki. Nie. Po prostu wysuszone kartofle. Takie jak ty robiłaś, tylko że to są w piecu, jak się nie może konwekcyjnym, albo na tłuszczu są, bo to widać. Nie, no troszkę tłuszczu mają, bo to widać. Ale ładnie wyglądają. Mój talerz jest tradycyjnie, jak Marek mówi. Tak jak u Michasi zresztą. Niedzielny. Pyszna, kluseczki, obie. Marek oczywiście znowu poszedł. No ale zobacz, jak mój talerz się prezentuje, no po prostu tutaj jest... No kolorowo, nie? Pięknie. Szparagi. Do tego te chipsy. Chipsy, mięsko piękne. A co to jest za sos? To jest demiglas ten taki? Tak, demiglas. No to bardzo także ładnie. Bierzemy się za jedzenie smacznego. No, smacznego, Marek. Dobra, dawaj jeszcze chipsa. Obiad zaliczony, spacer zaliczony. I nawet sklep zaliczony, bo dzisiaj okazało się, że jest niedziela handlowa. Wow. Piękny zachód słońca. Okazało się, że jest niedziela handlowa. Może tak stanę, bo prześwietlona jestem. I weszliśmy też do sklepu. Marek tutaj jakieś chrupencje kupił. Nie, to nie ja. Jak to nie? To Michaśka kupiła. Popcorn, czekajcie. Z niebieskiej kukurydzy z olejem kokosowym extra virgin i solą himalajską. To nie moja bajka. Jadę z tym. Bardzo biały. Pokaż lepiej moją buraczek. To jest szał dopiero. Powiem, nie urywam. Mieli już kiedyś dawno, dawno mieli to. A ja jeszcze nie lubię za bardzo popcornu, bo on mi, wiecie, te łuski mi wchodzą wszędzie, gdzie się da. W każdą szparę. Marek sobie zapodał już kawusie. A kawusia musi być. Ale macie na ten buraczek. A więcej się nie dało? Nie, więcej się nie dało. I ja ją już kiedyś miałem. To jest włoska burrata. To jest ta taka płynna. Właśnie to jest inna niż ostatnio, bo ostatnio była w białym opakowaniu, teraz jest w czarnym opakowaniu. Ale kiedyś ją miałem właśnie taką wiązaną jak gdyby. Pychota. Ach, ona jest związana tak jak to widać. Ale wiecie jaka akcja? Nie. W lodówce wystawione są, nie? Patrzę data ważności. 7 czerwca.
7 lipca, przepraszam, nie? A z tyłu kartonik. No to co Marek robi? Na bezczelnego w ten karton. A tam 10 lipca. Aha. A im dłużej waży, tym lepsza, bo świeższa, nie? No ale to często tak jest, powiem wam, że no to jest też taka polityka, no w sumie, znaczy, żeby tak sprzedać ten towar, który jest no wcześniejszy i tak. Krótszy termin, o. Krótsza data ważności, no i to jest dla mnie logiczne, natomiast klienci tak, no, taki Marek nie przyjdzie i Nora daje do tyłu i kupuje coś innego. No słuchajcie, kto normalny kupi, znaczy wiecie, gdybym to jadł dzisiaj, to zbytnio by mi nie zależało, ale z racji tego, że będę ją jadł w najbliższym tygodniu, więc wolę z dłuższym terminem ważności. Ale Marek, co tak kawa bez deserku? Ja już deserek dzisiaj zjadłem. Dupa urosła, słuchajcie, ważyłem się, waga pokazała 100,2. Ja już nawet wrażenie zapomniałem. No i co, kończysz ważenie na wakacje? Zawieszasz? Nie, chyba zawieszam, bo wiecie co, to by były ciężkie wakacje. Co tydzień byłby taki mały stresik. Znowu do góry, znowu do góry, nie? Ale na całe szczęście znalazłem pocieszenie w wadze, że to podobno woda w organizmie mi się odstała, bo dużo arbuza jem. A to o, arbuza muszę pokroić, bo właśnie czegoś mi brakuje, muszę się nabodnić. A, zapomniałam wam pokazać. Włączyć ci światełko? Nie, ja sobie włączę może, co? A włączasz? O, ale jasność nastała. Nastała jasność. Prezenty... Zaraz, gdzie ja je mam? Ja je mam w różnych miejscach. Mhm, ale zacznijmy od tego, że mam tutaj kartki urodzinowe z życzeniami. Ale się po... Jejku, kolorystycznie się dobrali. To jest kartka urodzinowa i życzeniowa od moich rodziców. No piękne kwiaty. Śliczne. Kolorystyka i tutaj też bardzo podobnie, nie? To jest znowu kartka od teściów. To są życzenia od mojego brata z rodziną. Wow, dla wyjątkowej damy. No pojechali. Ale fajna. I ups, czekajcie. I to jest kartka urodzinowa z życzeniami od męża i córki. A patrzcie, jaka fajna jest zawieszka. Ja nie wiem w sumie, co to jest. Czekajcie. Bo tutaj to jest tak zahaczone. I to jest birthday babe. Uuu. I to tak mi wygląda, jakby to był, czekajcie, taki kolczyk. Widzicie tutaj? No, ale bez przesady, chyba tego się nie nosi na uchu, więc tutaj to zaraz odwiesimy. I tak sobie to tutaj ładnie wisi. A tam, o, jeszcze za tymi kartkami jest kolejny prezent. Nowość to jest chyba Jo Malone, zapach Mallow on the Moor. No dobra, Mallow to jest malwa. Malwa i rzeczywiście ten zapach jest taki kwiatowy bardzo, trochę piżma, troszeczkę takiej malinki ja wyczuwam, ale jest bardzo, bardzo kwiatowy, przepiękny zapach, troszeczkę pudrowy dla mnie. Tu odstawimy. Co jeszcze jest prezent? Tutaj mam prezent kolejny, torebka. O właśnie, o takiej torebce też mi się marzyło. Chodzi o tą plecionkę. Ona, to jest taka torebka, która no, kojarzy mi się z latem. Fajna w środku, że ją dzisiaj miałam, bo jest wyściełana takim ala, powiedzmy sobie, lnem. Tu ma kieszonkę w środku, tu ma też taki kolejną kieszonkę. Tu na suwak zapinaną. No i szczerze powiem, że ja nie za bardzo gustuję w takich krótkich rączkach. No to można sobie tak nosić. O, tak. Ale... Tu jest też taki myczek, że możecie sobie odpiąć, już wam pokażę, może mi się uda, bo ja to nie do końca, taka jestem zgrabna. O właśnie, można sobie odpiąć z jednej strony, ten łańcuszek sobie odpiąć z drugiej strony. O, czekajcie, no widzicie, akurat jak chcecie pokazać to nie za bardzo. I wtedy łączycie sobie tu u góry i macie taki oto dłuższy pasek. I mnie bardziej odpowiada, że tak powiem, ta wersja łączona, a też mi się podoba, bo to jest właśnie takie
pół na pół, pół łańcuszek, pół taki no, pasek skórzany, bardzo fajna, do takich letnich stylizacji, bardzo mi się podoba i chciałam coś takiego sobie kupić. No i kiedyś tam na wystawie wyhaczyłam, no i wiecie, sugestia znowu się pojawiła, nie? No, oczywiście były słodycze i oczywiście, no, pieniążki, pieniążki, pieniążki. No i teraz przechodzimy do drugiej strony medalu, czyli na łóżku mam pranie, bo wychodziliśmy szybko, wiecie, jeszcze i suszarka skończyła suszyć i wywaliłam to pranie, zobaczcie. No i zawsze teraz, jak mam wieczór, no to często jest tak, że, no nie zawsze, ale często jest tak, że składam pranie. I ja wam pokażę, co ja zauważyłam w jednej bluzce. Kiedyś też zadawaliście pytania a propos suszarki, bo mamy suszarkę do ubrań. No i pytaliście też o to, czy suszarka do ubrań nie niszczy ich. I tak, zauważyłam, że niektóre materiały się kurczą. To na pewno, jeżeli chodzi o suszarkę. I dwa, tą bluzkę, którą, no już mam jakiś czas, ale to jest teraz, no może ma 2-3 miesiące, no i teraz zauważyłam, no Marek twierdzi, że to zależy od materiału też, nie? Bo na przykład jego bluzki, on ma też różne, w niektórych ma na brzuchu dziurki, a niektóre są prane już kolejny rok i nic się z nimi nie dzieje, może to jest kwestia materiału. Moja bluzeczka, już wam pokażę, ja ją kupiłam z Sinsay. Czekajcie, tak, Sinsay, no i fajna jest, bardzo dobrze się w niej czuję i chodzi mi się w niej super, ale zobaczcie, co ja zauważyłam, co się dzieje z tą bluzką, nie wiem, czy to tak widać, musiałabym to, o, widzicie, takie przetarcia, to są takie dziury już, o, materiale, i tak praktycznie to jest cały dół, czekajcie, o, tutaj jak ładnie widać taką dziureczkę, i tak po prostu przez, nie wiem, być może to jest kwestia jakiegoś znowu leciwego materiału, zleżanego, czy tam jak to powiedzieć. I to samo się też dzieje tutaj, przy szyi, a tu nawet zauważyłam, że, czekajcie, o, tutaj jest dziurka, nie? No, i tu to samo się, się robi. Mam nadzieję, że to widać. Także, no zwalam to niby na suszarkę, nie? Ale no nieładnie to wygląda. No to jest w sumie, mogę to potraktować na takiej zasadzie, że to jest taka stylizacja, nie? Tak stylizowana jest ta bluzka, ale wiem, że tak nie jest. No. Także tyle. A propos prezentów, jeszcze wam o jednej części tych prezentów nie powiedziałam. Chodzi o kwiaty. Już wam pokażę. Tak. No te kwiaty już były. Od teściowej, teścia i teściowej dostałam piękne piwonie. One no, pachną przecudnie. Ta już się rozwinęła, a te powolutku się rozwijają. Jeszcze te dwie czerwone. One są takie bardziej jak róże, ale to też są piwonie. No te białe pachną przecudownie. No i od moich rodziców dostałam storczyk. Storczyk, to jest kwiatek, którego już bardzo dawno nie miałam, ale on jest znowu taki śliczny, nakrapiany, ładny, kolorowy, no przepiękny. Chciałam go już dzisiaj podlewać, ale Marek stwierdził, nie, Marzena, on tu ma wodę. I faktycznie mama mi mówiła, że już go podlała, więc na razie go nie podlewam, żeby go nie zniszczyć, a pięknie się tutaj eksponuje też na tle tej jasnej ściany, no to bardzo mi się podoba. Do tego te piwonie, no i przybyło mi kwiatów. A teraz idziemy do Marka. Marek siedzi na balkonie wieczorową porą, balansuje, sprawdza komentarze, odpowiada na wasze wiadomości. Ja ci pomogę. A czemu chcesz mi pomagać? Żeby usięka, może boli. Odpowiada na wasze wiadomości, balansuje. Czekajcie, zaczęły się wakacje i już pierwszy wyjazd u nas się szykuje. To będzie wprawdzie krótki wyjazd, dwudniowy tak naprawdę, z jednym noclegiem. No ale to już będzie taki... To już taki początek wakacji. Rozpoczęcie właśnie tych wyjazdów. Oczywiście, no wiecie, jak u nas wakacje, to znowu pojawia się, czy wyjazdy, no to pojawia się znowu temat króliczków. No i
W ogóle temat wakacji i temat zwierząt to zawsze był temat problematyczny, bo jakbyście zapytali w schroniska dla zwierząt, to zawsze przybywa zwierząt na czas ferii, na czas wakacji, czyli tych wyjazdów, szczególnie na czas wakacji. To jak ich przybywa w schroniskach, to jeszcze jest pół biedy. Ale jak już się słyszy, że ludzie przywiązują... Ale wiesz, ludzie przywiązują zwierzęta... Ja wiem. Przywiązują w lesie, potem znajdują te zwierzęta jacyś po prostu, wiecie, ludzie, grzybiarze czy spacerowicze, już... martwe, no to już jest w ogóle przerażające, nie? I ja już też nieraz jakby poruszałam ten temat, nie? Można puściła wodę na młyn. Czemu? Takiej odpowiedzialnej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o posiadanie zwierzątka, nie? Zwierząt. No dla mnie to też był problem, bo wiecie, myśmy szli do sklepu i dobra, kupujemy króliczka, no mówię, chwila, nie? A co z wyjazdami, co z jakimiś dłuższymi nieobecnościami. No i wiecie, my tutaj szczęście, że babcia Basia jest taka wyrozumiała, ale dla niej to też jest po prostu coraz trudniejsze z roku na rok, nie? Coś takiego, taka opieka, takie właśnie bycie ze zwierzątkiem. Natomiast no faktycznie dla mnie to był problem. Marek może inaczej do tego podchodzi, ale no, zwierzątko, nie? Kwestia odpowiedzialności i teraz na czas wakacji. No to właśnie, byśmy po prostu nie jechali. Aż strach się bać, że ta historia się będzie powtarzać. I myślę, że co roku się powtarzają te historie z porzuconymi zwierzętami, opuszczonymi, gdzieś tam wyrzuconymi na drodze, w lesie. I po prostu jak można tak bez skrupułów, nie? Czy bez emocji. No. A dlaczego mówisz, że ja wodę na młyn rzuciłam? No bo wiesz, jak na mnie takie tematy działają, nie? Ach, na ciebie, tak? Myślałam, no, że na odbiorców naszych. No, a potem, słuchajcie, taka krótka puenta. Nadchodzi tornado, ofiary wśród ludzi. Przyroda wyrównuje rachunki. Temat zamknięty. Wszyscy płaczą. Myślisz, że po dupie tak? Dostaliśmy. Nie, no na pewno przyroda jakieś tam rachunki z ludźmi, wiesz, lubi sobie wyrównać, a że ona jest dużo silniejsza niż my, nam się tylko wydaje, że mamy, wiecie, technologię, cudawianki, a tak naprawdę to wiecie, co my mamy? Nic nie mamy. Ja bym to nazwał po swojemu, ale nie na wizji. Człowiek jest słaby, nie? W starciu z przyrodą człowiek jest bezsilny praktycznie. Przyroda może zrobić po prostu co tylko zechce. No. No na pewno nie. To nic nie pomoże. To, nie? Też... Żadna technologia nie pomoże, nie jest w stanie uratować. No jednostkę jeszcze jest w stanie, ale nie miliony. No także... I to jest właśnie wyrównywanie rachunków. No ale to mi się tak nasunął ten temat właśnie, bo zaczynają się wakacje. Ja o tych zwierzętach zaczęłam, nie? Że zaczynają się wakacje, dużo wyjazdów i to zawsze na początku wakacji gdzieś tam znowu się pojawia, nie? Ta bolączka. Ale nie, to ten temat można, wiecie, ten temat można bardzo rozbudować, bo prosty przykład. Wiecie, my się jako ludzie, nie? No my, to się rozbudowujemy, drogi, autostrady, lotniska, osiedla, betonoza i wszystko. No i tak naprawdę my sobie wchodzimy tak coraz to bardziej do tej dzikiej przyrody, nie? No bo tak jest, w Zakopanem nawet mieliśmy przykład, nie? Tam już budują, wiecie, nie w centrum, no bo w centrum nie ma terenów, to wychodzą jak gdyby na obrzeża, takie atrakcyjne wizualnie i do człowieka bardzo atrakcyjne, no bo wiecie, jak macie piękny widok na Giewont albo coś i wiecie, że tam już nic przed wami nie stanie, no to jest chyba piękniejszego widoku no, może nie być. Coraz bliżej parku, nie? Tak, no, ale wiecie, my wchodzimy do nich. Nie, my jesteśmy gośćmi, a my się czujemy jak właściciele. Aha, no bo ty widzisz kwestię taką poruszasz, a ja znowu kwestię taką... Ale to jest to samo, to się wszystko łączy. To jest wspólny mianownik według mnie. A przyroda po prostu po tym, wiecie, no szybko, krótko, po dupie da, ale wszyscy będą płakać. Ojej, czy taka tragedia się stała, takie... No ale jaka tragedia się stała? Byś nie wlazł, by się nie stała tragedia. No i tyle w temacie, dobra. Ja się, słuchajcie, nawet nie rozgaduję, bo ja bym teraz tu mógł popłynąć, tak? Że znowu by zbył temat, rzeka. Nie no, człowiek w dzisiejszym świecie bardzo obrósł piórka i po prostu ma takie zapędy, nie, do takiej, wiecie, przejmowania wszystkiego, co się da i jak się da na dowolną skalę i myśli, że może bezkarnie, ale to widać, nie, to po prostu widać, my narzekamy na upały, susze, niesusze, wiecie, przyroda sobie da z tym, myślę, radę z suszą, niesuszą, bo już nie takie, że tak powiem, okresy w prehistorii były, jakoś sobie dawała z tym radę przyroda.
No a człowiek marni jak w nosarnie, nie? Mm-hmm. No tak mm-hmm. będzie, tak będzie. No, taki będzie rezultat i finał. Dobra, kończąc ten temat, Marzenka się pochwaliła prezentami? Tak, pochwaliłam się prezentami, już pokazałam moje prezenty. Widać. Fajnie, nawet kartki urodzinowe pokazałam, bardzo fajne. Kwiaty pokazałam, także mam nadzieję, że ten storczyk przetrwa i ja go nie przeleję, ani go nie wysuszę, ani tak dalej. A pisali na Instagramie, słuchajcie, piszecie na Instagramie, że tak, ale to ja już dawno tą metodę znałem, żeby przelać storczyka raz w tygodniu, porządnie, żeby się napoił wodą. Ale i żeby ta zostawić. Woda wypłynęła, nie? I dopiero nie. Do osłonki. Ja to zawsze robiłem tak, do osłonki lałem wodę, tam 15 minut max, wyciągałem go, wylewałem wodę, on cały odkapał i na tydzień spokojnie dodawał radę, nie? No chyba, żeby jakieś mega upały były. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, na Instagramie dzisiaj było Q&A, a ja nie wiem, czy byście na YouTubie nie chcieli Q&A. U nas tego nie było, wiecie ile? Prawie 5 lat temu było ostatnie Q&A, a to były jeszcze nawet fakty o nas, a nie Q&A. No nie, było kiedyś Q&A, takie ale to, było. Ale to lata temu, 4 co najmniej. Jak siedzieliśmy tam na salonie. Kanapie. To z 5 lat temu, dobre. A potem jechaliśmy w samochodzie, wracaliśmy ze Stalowej Woli, tak. I było fakty o nas. Fakty, 20 faktów o nas chyba? A może no. byście chcieli? Chociaż takie filmiki to są, wiecie, takie gadane, nie? No, no bo to odpowiadacie na pytania, ale być może, no to może też dajcie znać. Ciekawi. To piszcie po prostu pytania w komentarzach i tyle, nie? No tak, jeżeli chcecie. Jak będzie tego dużo, no to wtedy nagramy cały filmik. A wiecie, przez godzinę to się można tak rozgadać, że na 3 pytania Marek odpowie. Nie, to będziemy cię tutaj ciąć. Także ja tu patrzę na ten piękny zachód słońca. Tak, zachód słońca piękny, popatrzcie. Ale jeszcze słońce jest, tu nie widać. W kamerze to go tak nie widać. I czyli zobaczcie, co ludzkie oko widzi, to ludzkie oko widzi, nie? A kamery nie są idealne, chociaż to nie jest najgorsza kamera. Jedna z lepszych, a jednak oko kamery troszeczkę inaczej, nie? No może to słońce nie i tak. Nie jest dalej. Tak wrażliwe. Ale bardzo przyjemnie jest teraz na balkonie. My będziemy się znowu, tak jak wam mówiłam, będziemy tu pierwszy wyjazd wakacyjny. W środku tygodnia planujemy. Wy jak zobaczycie kolejnego vloga, no to będą już takie przebłyski jeszcze. Ale gdzie ja, dokładnie? W daily vlogach będzie wszystko. Tak, to będzie w tych daily vlogach, nie? Bo ja mówię tam na bieżąco. O takim vlogu tym tam. Bo tu macie poślizg trzydniowy, a tam macie poślizg jednodniowy. Co kto woli. Aczkolwiek, Marzenko, no, aczkolwiek, no. Piszecie, że coraz to więcej osób się przyzwyczaja do nowego formatu i tak jak na początku, wiecie, nie podobało mi się i w ogóle nie chcieli do tego oglądać, tak się teraz uzależnili i to oglądają. Bo ja wam powiem wprost, jak się ogląda coś na telefonie i tak z czasem, to czy to patrzę, ja bym na sobie na przykład nie wyobrażał, wiesz, tych wszystkich krótkich form, typu shorty, TikToki, coś oglądać w poziomie. To już z automatu oglądasz w pionie, nie? To znaczy, no, w poziomie... I tu dokładnie to samo. Mnie się lepiej ogląda w poziomie, bo większy jest ten obraz i więcej widzę. Ale jest większy, szerszy, ale niższy. A znowu w pionie masz odwrotnie, on jest węższy, ale wyższy. No. Widzicie, tak was Marek przekonał, no, także on zawsze tam na swoje... No, ale spójrzcie na wyniki tych filmów i one tak naprawdę trzymają formę. O, widzicie, czerwie. To jest czerw. Tak? To jest ta godzina, kiedy one wylatują z kory drzew. I potem się wplątują w włosy. Dobra, to ja się ewakuuję. Dobra, to miłego wieczoru. Tak. Miłego wieczoru dla nas, a dla was, nie wiem kiedy oglądacie, miłego dnia. No, kiedykolwiek dnia. Oglądacie, to wam życzymy miłego, czegokolwiek tam. Jeżeli chodzi o porę dnia, dziękujemy wam za oglądanie vloga, wpadajcie na daily, oglądajcie nasze przepisy, bo już niedługo będzie fajny przepis na pyszny napój, wakacyjny. Na wakacje, na lato. Mojito bezalkoholowe, krótko na temat. Nie, no myślę, że mojito, nie? Ja wam powiem, że ja to kiedyś takie zrobiłem, byliśmy na wakacjach i zawsze mówiłem mojito. Potem jedna osoba powiedziała, że się mówi mojito, no i ja, wiecie, poszedłem, nie? I zamawiam mojito. Facet, kelner na mnie patrzy, mojito? Tak, mojito. Ja do końca nie wiem, czy jest mojito, mojito, czy to jedno i drugie tak samo myślę, można że używać. Myślę, bezpiecznie jest tak, jak się pisze, nie? Czyli mojito? Mojito. Ja bym przy tym została, ale też nie jestem ale niektórzy ekspertem. Mówią mojito. I nie wiem, jak się powinno czytać te nazwy. To ale... możecie napisać też, jak to fonetycznie brzmi, jak się powinno wymawiać. Mojito, mojito. Dobra. Także dziękujemy wam za oglądanie vloga i do zobaczenia. Do następnego. No może właśnie. Q&A będzie, kto wie? Tak. A jeżeli będzie dużo pytań, to wtedy zrobimy jakieś wakacyjne Q&A na przykład i tak dalej, nie? Z czerwiami. Dobrze. Na razie, pa. To na razie, pa.